Krośnie Odrzańskim 13 ulic od połowy sierpnia ma nowe nazwy. To efekt ustawy dekomunizacyjnej, której przepisy nakazały samorządom wprowadzenie zmian. Okazało się jednak, że to nie koniec. Wojewoda lubuski nakazał bowiem krośnieńskim władzom zmienić jeszcze jedną nazwę. Chodzi o ulicę WOP. Otrzymaliśmy pismo od wojewody lubuskiego, że Instytut Pamięci Narodowej zakwalifikował ulicę WOP do zmiany w trybie ustawy dekomunizacyjnej. Wpłynęła taka informacja z IPN-u już do wojewody, ponieważ nasze opinie, które otrzymaliśmy z IPN-u, tej ulicy nie obejmowały. Minął już termin dla samorządów, w związku z tym opinia została skierowana do wojewody. Wcześniejszą zmianą nazw ulic w Krośnie Odrzańskim zajmowała się specjalnie powołana do tego celu komisja, która po wprowadzeniu nowych nazw została rozwiązana. Wykonaniem nakazu wojewody lubuskiego zajmie się więc Miejska Komisja Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej. Radni nową nazwę będą chcieli wprowadzić tak, aby mieszkańcy jak najmniej odczuli zmianę. Działamy zawsze tak, żeby mieszkańcom było jak najlżej. Możemy zaproponować nazwę. Nową nazwę tej ulicy WOP i wtedy wojewoda swoim postępowaniem zmieni nam tą ulicę, co będzie skutkowało tym, że mieszkańcy nie będą ponosili kosztów. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego nazwa WOP musi ulec zmianie? Jak się dowiedzieliśmy, Instytut Pamięci Narodowej sprawdza nazwy ulic we wszystkich miastach i dopatrzył się, że w Krośnie Odrzańskim jest jeszcze ulica, która kwalifikuje się do objęcia ustawą dekomunizacyjną. Dlatego IPN wysłał pismo do wojewody Dajczaka, który zobowiązał władze gminy do przedstawienia nowej nazwy. Zaproponujemy powrót do starej nazwy ulicy WOP, czyli do ulicy Podgórnej. Nie chcemy się wyłamywać z tego kanonu, który preferowaliśmy jako komisja doraźna, czyli konsultacji. I mimo, że na konsultacje nie mamy już czasu, przejdziemy się jednak i zapytamy o opinię mieszkańców ulicy, której ma dotyczyć zmiana. Przy ulicy WOP w Krośnie Odrzańskim mieszka ponad 150 osób. I jak sami przyznają, w całym mieście i tak mówi się ulica Podgórna. Każdy mówi na Podgórnej, tak. To może być to z powrotem. Warto wracać do czasów przeszłych w niektórych wypadkach. A nazwa sama mówi o ulicy, czyli ulica idzie do góry, więc w związku z tym nazwa uważam, że jest słuszna. Mimo że dla mieszkańców powrót do dawnej nazwy wydaje się dobrym rozwiązaniem, sama decyzja o konieczności zmiany nazwy ulicy już niekoniecznie. Ja na ten temat nie będę się wypowiadał, bo nie będę używał brzydkich słów. Ulica WOP, jeśli chodzi o istotę tej nazwy, to mogłaby pozostać, ponieważ no, Wojska Ochrony Pogranicza były od zawsze, nawet od zamierzchłych czasów, chociaż się inaczej nazywały, tak? Ktoś musiał strzec naszych granic. Dlaczego mamy ją zmieniać, skoro te wojska były, są i będą w dalszym ciągu, choć mogą się inaczej nazywać? Nie widzę przeszkód, żeby ona pozostała. Jak się dowiedzieliśmy, ulica WOP może nie być ostatnią nazwą, którą trzeba będzie zmienić. Instytut Pamięci Narodowej dalej bowiem sprawdza spisy ulic.